Gość Radia Płońsk. W Radiu Płońsk na 93,6 FM dajemy przykład i zgodnie z hashtagiem Zostań w domu my dzisiaj ograniczamy te kontakty nawet w audycji Gość Radia Płońsk, tak więc łączymy się telefonicznie z dyrektorem Płońskiego Szpitala Pawłem Obermajerem. Dzień dobry panie dyrektorze i od razu pytanie odnośnie do namiotu, który pojawił się przed budynkiem Płońskiego Szpitala. Wzbudza wiele zainteresowania, wiele podejrzeń. O co w tym chodzi? Tak, postanowiliśmy tutaj dodatkowo wzmocnić ewentualną taką analizę stanu zdrowia pacjentów. To jest taka nasza inicjatywa, bo tutaj wypożyczyliśmy taki namiot, który będzie podświetlany i ogrzewany. I chcieliby się od poniedziałku pewnie uruchomić ten namiot i tam byłby zabezpieczony ratownik, to byłaby taka dodatkowa śluza między oddziałem ratunkowym a nocną pomocą lekarską i przychodniami. No może nie dla wszystkich pacjentów, ale dla takich, którzy nie mieli kontaktu na przykład z pracownikami medycznymi. No chcemy jednak uchronić tutaj i personel, i SOR, i przede wszystkim pacjentów, którzy są w SOR-ze z innymi i zupełnie tutaj medycznymi rozpoznaniami, które przed ewentualnym kontaktem z takim bezpośrednim i narażeniem na jakiś kontakt z tym koronawirusem, jeżeli byłoby tak z zaskoczenia, to ten kontakt miałby nastąpić. No, przed wszystkim się na pewno nie uchronimy, ale no staramy się tutaj jednak przed wieloma szpitalami, wiem, że takie namioty stoją i myślę, że to jest, no, chodzi o bezpieczeństwo i pacjentów, i personelu. Rozumiem, że osoba, która podejrzewa u siebie chorobę, ma się zgłosić do tego namiotu właśnie, a nie iść na SOR, tak? No może my to jeszcze ogłosimy. Tak naprawdę no SOR też informuje ewentualnie, gdyby była taka sytuacja, to zawsze taką tą preselekcję możemy tutaj przeprowadzić w takim namiocie, ale niekoniecznie, bo to jest jednak do decyzji personelu oddziału ratunkowego, czy no wcześniej NPL-u. No staramy się postępować ze wszystkimi zaleceniami teraz i pana wojewody, i Ministerstwa Zdrowia. No i być oczywiście w stałym kontakcie tutaj z naszym sanepidem i z działami zakaźnymi. No myślę, że za chwilę pojawią się większe możliwości diagnostyczne, bo wiem, że na przykład Urząd Marszałkowski zamówił 2 lub 3 takie aparaty do robienia szybkich testów w kierunku koronawirusa i to jest też ważne, bo wtedy możemy izolować pacjenta na przykład godzinę czy 2 godziny, a niekoniecznie, no tak jak w tej chwili, ponad dobę, no bo to jest ogromny problem, no jeżeli człowiek trafił z podejrzeniem, teraz właśnie nie chodzi już teraz o kontakt zagraniczny, bo teraz tak naprawdę jesteśmy wszyscy już w tym stanie epidemiologicznym i musimy się do tych reguł podporządkować, w związku z tym, no każde podejrzenie na przykład zapalenia płuc, czy zapalenie płuc, które musimy traktować jako podejrzenie koronawirusa nawet bez testów. I teraz czekanie z pacjentem w naszym szpitalu na przykład, no to jest kwestia zabezpieczenia i personelu, i innych pacjentów, i sal. No nie mamy takich możliwości, nie mamy śluz, nie mamy tutaj takich możliwości jak oddział zakaźny. I ta diagnostyka szybka jest bardzo, bardzo ważna, więc myślę, że w ciągu najbliższych tam, nie wiem, może jakiegoś tygodnia czy 2 tygodni powinny być te dostępne szybkie testy. No a teraz to postępujemy zgodnie z zaleceniami tutaj Ministerstwa Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego, bo dostaliśmy teraz właśnie zalecenia 2 dni temu, czyli taka, że jeżeli jest podejrzenie koronawirusa bez jakichś objawów, które kwalifikują do hospitalizacji, no to kontakt z sanepidem i oni już decydują dalej, czy to jest kwarantanna, czy to jest po prostu nadzór epidemiologiczny, a jeżeli są objawy wymagające leczenia szpitalnego, no to również kontakt z sanepidem i najbliższe przewiezienie, przetransportowanie pacjenta do najbliższego oddziału zakaźnego. W naszym przypadku to jest Ciechanowski Szpital, ale no jest wyznaczonych 19 w kraju. W Warszawie są również 2, to jest szpital zakaźny, szpital przy ulicy Wołoskiej. No także generalnie to, jeżeli chodzi o te procedury, no to my mamy absolutnie wszystko dość jasne i no, oczywiście to wygląda tak łatwo i jasno, jak się mówi o tym w sposób taki teoretyczny, ale w praktyce czasami bywają napięcia, no to tak jak w życiu. Rozumiem, a do tej pory zdarzały się jakieś sytuacje, że przyszedł pacjent na SOR i powiedział, że podejrzewa u siebie chorobę? Nie podejrzewa może chorobę, tylko że pacjenci chorzy się oczywiście tak, no zdarzają i my tutaj realizujemy oczywiście te zalecenia, z tym, że czy oni akurat te przypadki, które wywoziliśmy do szpitala zakaźnego, to się nie potwierdziło
to, o czym my wiemy, przynajmniej nie potwierdziło się zakażenie koronawirusem, mimo objawów zapalenia płuc. Natomiast no, są osoby, które mówią o kontakcie, na przykład, że wróciły za granicę, czy tam kontaktowały się z kimś, kto jest na przykład w kwarantannie, czy no to takie oczywiście przypadki się zdarzają, ale tak naprawdę no, generalnie to społeczeństwo jest bardzo, bardzo świadome i odpowiedzialne. Muszę powiedzieć, że większość osób jednak tutaj bardzo odpowiedzialnie podchodzi do zresztą widać to i w sklepach, i na ulicach, no, również w szpitalach. Z tym, że no, też trudno się dziwić, że jak są pewne ograniczenia w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej, czy do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, no to, że ci pacjenci jakoś próbują również dotrzeć do szpitala. No to jest, my staramy się jakoś tutaj tej pomocy oczywiście udzielać, no z założeniem takim, że musimy pamiętać o bezpieczeństwie innych pacjentów szpitala, no i personelu, bo no niestety w tych krajach Europy Zachodniej, to mam takie informacje z Hiszpanii, no to bardzo duża liczba lekarzy stanowi tę grupę chorych na, czy zarażonych COVID-19, więc no to jest niebezpieczna sytuacja, dlatego że jeżeli nam wypadnie kadra medyczna, no to wtedy mamy, no będziemy mieli wszyscy duży problem tak naprawdę, więc tu musimy o tych naszych ratowników dbać szczególnie, chociaż oczywiście my jesteśmy no, po to, żeby służyć wszystkim pacjentom, no i musimy jakoś przetrwać wspólnie tę ciężką epidemię. No to jest niestety, ja to tak mówię, no to jest jakaś, no, używając takich dużych słów, wojna z przeciwnikiem niewidzialnym. To jest coś, co nam się jeszcze niedawno wydawało, że jest jakimś z pogranicza science fiction, a dzisiaj to jest niestety taka sytuacja nas tutaj spotkała, no i musimy sobie z nią poradzić. A tylko jeszcze jakieś dodatkowe obostrzenia wprowadził pan w szpitalu w Płońsku, czy na razie na tych wstrzymaniu planowanych przyjęć się skończyło? Znaczy, no generalnie staramy się realizować wszystkie zalecenia, które dostajemy od pana wojewody i od Ministerstwa Zdrowia. No, generalnie takie zalecenia były przesyłane, żeby właśnie ograniczyć i planowe hospitalizacje, i planowe zabiegi. I tak oczywiście to zgodnie z tym postępujemy. No, myślę, że tutaj no, już analizę robimy wykorzystania łóżek, personelu, który można wysłać na urlopy, a który na przykład można by ograniczyć pewną ilość osób w pracy, bo to też jest ważne, żeby no, nie było niepotrzebnego kontaktu, no bo jednak szpital również dla personelu stanowi jakieś zagrożenie. W związku z tym no, staramy się oszczędzać tę kadrę. Być może pomyślimy o jakichś etatach dyżurowych, czy tam przejściu w tej chwili na zobaczymy, jak się ta sytuacja będzie rozwijała, ale no, my szczególnych tutaj jakiś no, samodzielnie to my absolutnie nie próbujemy tutaj wychodzić przed szereg, dlatego że trzeba się absolutnie w tej chwili no, trzymać tych wszystkich schematów, które są zaproponowane. No, one są bardzo czytelne, bardzo dla nas przynajmniej proste i no, po prostu musimy wszyscy to realizować. No, no, generalnie spotykamy się tu z dużym takim otwarciem, bo tutaj różne inicjatywy zbierania pieniędzy, tutaj jest miasto tak zaproponowało też taką zbiórkę i tutaj już kilkadziesiąt tysięcy zostało wpłacone na nasze konto od przedsiębiorców, ale również samorządy wszystkich gmin deklarują tu pomoc i dostarczeniu i sprzętu i przeznaczeniu pieniędzy na sprzęt i ewentualnie no, na razie takich potrzeb wielkich nie mamy, oprócz tych, które są zamówione u pana wojewody i marszałka. Na szczęście udało nam się zgromadzić tę dużą ilość sprzętu zabezpieczenia indywidualnego, bo to jest bardzo ważne i dla personelu i dla pacjentów. No oczywiście problemem jest to, co się dzieje z cenami na rynku. To jest rzecz bardzo, bardzo trudna dla nas, bo sprzęt medyczny, już nie mówię o maseczkach, bo to te ceny wzrosły w ogóle jakieś 1000%, bo to kosztowało dosłownie tam nie wiem, około 9 groszy maseczka, teraz kosztuje tam 5 zł na przykład, czy 4-5 zł, więc te ceny są po prostu oszalałe. Zwykła maseczka chirurgiczna, która tak nie oszukujmy się, no specjalnie nie chroni przed, to jest taki tam ochrona na symboliczna, dosłownie na parę minut. Żywność bardzo zdrożała i mamy taką informację, znaleźliśmy innych dostawców i chcemy tutaj, rozmawiałem z prezesem Sokołowskich Zakładów Mięsnych, oni nam też deklarują tutaj pomoc i pewnie taką współpracę podejmiemy. No, no niestety te ceny bardzo wzrosły.
Nie wiem, czy są jakieś powody. No tak naprawdę, no oprócz tego, że jest większy popyt, no to tak naprawdę chyba ta produkcja żywności nie jest droższa przez ostatni miesiąc. No ale ceny wzrosły bardzo, to widzimy i w sklepach i tutaj dla nas również to jest. Myślę, że najtrudniejsze przed nami są najbliższe 2-3 tygodnie. Myślę, że to będzie ten moment, kiedy, tak jak wszyscy epidemiolodzy mówią, że to chyba ta fala właśnie wtedy do nas nadejdzie, ale no może nie w takiej skali, bo dobre decyzje rządu, bardzo kwestia zamknięcia jednak tych wielu obiektów i szkół, bo to byłoby miejsce, gdzie by się bardzo rozprzestrzeniał wirus. Myślę, że to absolutnie w porę zostało wykonane i mam nadzieję, że jak się może i cieplej troszeczkę zrobi, że tutaj tej fali takich zachorowań jak we Włoszech nie będzie. Serdecznie dziękuję w takim razie. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dzięki, że jesteście. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.